In today's episode, we do a podcast po polsku. Cześć, ja jestem Jacek. Jest dzisiaj ze mną Mighty Carmighty z kanału Carmighty Cześć, pozdrawiam wszystkich. I generalnie mam tę wielką przyjemność, żeby porozmawiać z obecnie największym content creatorem wokół BeamEngine'a. Który nie nagrywa generalnie w języku polskim i podbija naprawdę YouTube'a swoimi Karhantami. carhanty. jeżeli nie wiecie, to są filmy, które troszeczkę mi przypominają top gearowe challenge, które są wykonywane w beam engineie, czyli symulatorze tak naprawdę fizyki, a nie, a nie grze, które jest multiplayerowym sandboxem i realizuje to w naprawdę niesamowity sposób. I ja o ile znam od roku e, kanał Karma TV, tak e, swój pik zalicza od takich dobrych 3-4 miesięcy. Zgodzisz się ze mną? Dokładnie, tak na początku tego roku. Pamiętam, wracałem z pracy, tak nagle bez żadnego powodu nagle poszły wyświetlenia w górę. Nie wiem co się stało, nie wiem z jakiej okazji. Może jednak zacząłem lepsze film robić, może nie? No ale taki ten dziwny, ten YouTube jest. no. I tak wyszło, tak od trzech miesięcy mniej więcej tak na takiej fali jest, co można powiedzieć. Mm -hmm. Tak, trzeba przyznać, że jednak Twój kontent właśnie z e, gonieniem się jest bardzo wyjątkowy, bo był właściwie czymś, czego nikt nie realizował w Beam Engine do tej pory, a każdy miał w głowie, jakie daje możliwości multiplayer do tego Beam Engine'a, nie? Racja, rację. No o to chodzi, że robili to ludzie. Pamiętam, jest taki gościu, co się nazywa Fail Race, on to robił w GTA, ale on to już mhm. robił 4 lata temu i tak dalej. No to oczywiście to się bardzo różni od tego, co ja robię na przykład, ale tak w Bimbi w takich grach porządnych, takich wyścigowych, to nie, nie przypominam sobie, żeby ktoś tu przede mną robił, nie że się tym chwalę, tylko po prostu tak sobie pomyślałem. A jeszcze nikt tego nie zrobił, to trzeba to spróbować, nie? A to wszystko jest o, oczywiście przez tego youtubera, co się nazywa Dream. Każdy go ogląda, znaczy dużo dzieciaków go oglądało, znaczy każdy go ogląda, nie? Bo ten on robi ten manhunt. On po prostu w Minecraftie po prostu jak najszybciej próbuje Minecrafta wygrać, podczas jak gdy go gonią 3-4 hunterzy, po prostu muszą go powstrzymać przed tym, żeby zabiły tego Ender Dragon'a. Nie wiem jak się ten Minecraft kończy, długo go nie grałem. Mm -hmm. No, i właśnie od tego była inspiracja. Tak samo jak z Weekly Dose, moja inspiracja była z Daily Dose of Internet. I taki mm -hmm. drugi gość, coś się nazywa Lucas, i on robi Weekly Dose of Aviation. Ja sobie pomyślałem: Nikt nie zrobi tego z samochodami? No dobrze, no to czas spróbować. No i do tej pory się opłacało. Dokładnie. To jest takie y, trafienie w dosyć y, szerokiego widza, właściwie tymi y, daily. Daily, weekly, weekly. Które, weekly, które jest i tak przekreślone tak, ostatnio, tak. <laughs> e, w takiego szerokiego widza, ponieważ to są takie bardzo fajne, trafiające, właściwie to mają, mające taki bardzo e, tiktokowy albo youtube shortowy vibe e, tego, że to jest coś podawane na tacy... Mhm. E, oglądającemu i selekcjonujesz to z internetu wrzucając w bardzo, w bardzo szybkiej formie i no to to się też pięknie przyjmuje, ale no to jest tak faktycznie do szerokiego pola widzów, a same te Manhunty, które najbardziej widać, że wkładasz w nie serce i mega pomysłowość sprawiły, że właściwie to dzięki nim taka osoba samego ciebie i twojego potem community też e, zaczęła być widoczna w e, innych community i wyścigowych i Beam Engine'owych. Dokładnie. No, pamiętam, że tak na początku jak ten kanał tak już tak trochę rósł, tam 50 tysięcy, 100 tysięcy, to tak nie, nie do końca chciałem zostać jakby jak to się mówi personality po mhm. polsku jakby znany, ten gościu w tej masce, wiesz o co chodzi, nie? Uh -huh. I nie, nie chciałem tego po prostu, nie, nie chodziło mi o to, żeby po prostu był roz, rozpoz, rozpoznawalny, coś takiego, uh -huh. jak to się mówi. E, natomiast drugi kanał, co mam w planach zrobić, e, kanał ASG, to już tak będę próbować od samego początku taką osobowość stworzyć, taka wiesz, ten gościu w masce, co biega z tym kałachem, zabije ludzi, coś takiego, no. Mm. E, wracając do b A jeszcze tak. może po drodze powiemy, bo na pewno już każdy przez te 5 minut, każdy musiał zauważyć wcześniej, że rozmawiasz bardzo dobrze po angielsku e, i prowadzisz sam kanał jednak w tym języku. E, aczkolwiek e, doskonale po polsku nie mówisz, może, może też powiedz czemu, bo to na pewno będzie ciekawić widzów. Więc e, większość, co mnie ogląda, co, zwłaszcza oglądała QA, to zauważyło, że. Moja mazda jest zameldowana w Austrii, czyli teoretycznie, Dobrze, no co, co ja to mówię? No, po prostu dorastałem, urodziłem się w Austrii, dorastałem tutaj w Austrii. W zeszłym roku się przeprowadziłem do Polski. Mimo tego, dalej jeszcze w Austrii pracuję, więc cytuję, że tam jest, że chodziłem do polskiej szkoły w Austrii. Też się nauczyłem normalnie polskiego języku, W domu z rodzicami zawsze mówiłem po polsku, ale jednak czasami po prostu zapominam kilka słów o polsku. No. Tak to mm -hmm. niestety jest. Od dłuższego czasu też nie pisałem w ogóle, więc polskiej klawiatury nie mam. No ale A. to teraz z tym autokorektą to nie ma problemu, nie? To prawda. No ale jednak globalna wioska obecnie po prostu sprawia, że to jest nie, nie tyle wy wybaczalne, co nawet e, uznaje się to, że to jest taka część światowości, że nie używa się e, dokładnie, zawsze polskich odpowiedników pewnych słów, ponieważ niektóre po angielsku wybrzmiewają lepiej. Dokładnie, dokładnie. No. Ale skoro możemy wrócić do tego Beam Racja, no, najwa najważniejszy temat. Mhm. Więc większość ludzi po prostu, co ja chciałem powiedzieć od razu, zanim to będziemy dalej rozmawiać, że większość ludzi widzi ten Beam jako crash simulator. To jest racja, to jest moim zdaniem niemal lepszego symulatora simu takich wypadku w ogóle ten soft body physics. Mhm. Ta gra jest bezkonkurencyjna, naprawdę nie ma nic lepszego. Może GTA 4, ale to jest całkowicie coś innego. Tak, ale to jednak też inny... Na innej zasadzie, nie? A w ogóle no to Beam Engine, no to wcześniej znany jako Rix of Roads. Grałeś w Rix, tak. Rix of Pamiętam tylko, że tak przez pół godziny tylko sobie ściągnąłem na krótko. I tak pół godziny sobie pograłem. Ja muszę I, przyznać, i później się, ściągnąłem że w 2007 roku chyba miałem wtedy 11 lat i to były moje pierwsze spotkania z Pentiumem 4, który był na tyle beefy CPU, że ciągnął właśnie tego Rix Froda. No i dla mnie, co prawda tych takie boxy ciężarówki, odwracanie, przewracanie, pierwszy na przykład mod na Lexusa, który miał faktyczne softbody, odpadającą maskę i tak dalej, był tak, totalnie, totalnie niszczący mózg na, tam, na tamten moment. No, a że to się przerodziło w Beam Engine'a i followowałem generalnie cały ten projekt, głównie przez Nadeoxa 1, którego no, subskrybowałem od zawsze praktycznie. No, sprawiło, że Beam Engine zawsze był dla mnie czymś no, spełnieniem marzeń. No, racja, no. Dla mnie spełnieniem marzeń było multiplayer w BNG. Pamiętam, hmm. jak miałem nie mile lat. Młodszy byłem, wiele młodszy, to by było 7 lat temu coś takiego. Pamiętam, że napisałem e-mail do twórców, czy kiedyś będzie ten multiplayer w tym BMG. Oni napisali, a wątpimy w to, niestety tego nie będzie. A teraz, 7 lat później, nie oni zrobili, tylko mała grupka studentów z Irlandii i z Anglii. Mhm. I ten multiplayer na dodatek bardzo, bardzo dobrze działa. No. Po pół roku szlifowania faktycznie jest sensowny, bo <ścoughs> wcześniej to był symulator klipowania się. Dokładnie. W Pamiętam sobie. pierwszy filmik, co widziałem, jak grali w multiplayera. To po prostu katastrofa. To było jakby aktualizowało się co sekundę po prostu na tym serwerze. Mm -hmm. Jak nagle tu jest auto, nagle tam jest auto. No i to nie było tak ciekawe. Dużo mnie też fanów BMG w ten czas pytało, czy zrobisz w końcu jakiś tam filmik o tym multiplayerze. Ja byłem jakoś niechętny w do tego. Teraz poczekałem kilka miesięcy i teraz bez tego bym naprawdę nie robił BMG. bo ja po prostu single player BeamNG, ja nie. Ja nie potrafię dawać komentarz tak podczas tego, jak na przykład jeżdżę jakimś autem po mapie, wypadki sam robię. Ja po prostu potrzebuję innych ludzi, żeby z nimi nagrywać. Mhm. I to właśnie ten multiplayer ułatwił. No zdecydowanie. Ja też... Y Miałem wielką zajarkę zaraz po tym, jak faktycznie wyszły te pierwsze aktualizacje, które usprawniły to wcześniejsze klipowanie się pojazdów, i zauważyłem, że ludzie faktycznie gonią się choćby. A dla mnie, jako człowieka, który grał w takie gry jak seria Dirt i Grid, które były takie na maksa fizycznymi grami, mimo tego, że nie były symulatorami, to. Posiadanie wyobrażenia o tym, że samochód jest generalnie bryłą, która ma dołączone koła i to wszystko działa tak zupełnie naturalnie, było spełnieniem marzeń tego, jak e, ludzie będą mogli grać na podobnych zasadach e, wszystkimi samochodami, i wtedy się najbardziej nie będzie liczyła e, taka teoria wyścigowa, e, u, u, układanie samochodu pod względem e, setupów itd. Tylko czysta Eee, czyste zrozumienie fizyki pojazdu. Tak, tak. Nie wiem, czy to większość tutaj wie, ale w IMG jest cały, każdy mniejszy taki detal w aucie, wszystko zanimowane, wszystko ma funkcję. Wow, skrzynia biegów, wszystko po prostu, są animacje tego jeśli to się zepsuje, jeśli na przykład w kamień uderzysz i to się zepsuje, to auto już nie ruszy. A na przykład w GTA po prostu skoczysz z 300 tysięcy metrów, spadniesz i dalej możesz za autem jeździć. Tak samo winy krachnie. A w BMG po prostu wylądujesz, lekko uderzysz o... o. Nieważne o co, uderzysz po prostu lekko w coś i ci może się auto zepsuć na przykład. No. Oczywiście, no, że to nie jest realistyczne, ale jeśli uderzysz na przykład w karhantach, tak było, bo karhant może się tak łatwo skończyć, wystarczy, że malutki błąd zrobię, troszeczkę za, za późno zahamuję. Uderzy o coś i po prostu koło jest skręcone. Jak, nie wiem jak to się nazywa. drive um, driveshaft broken, największy na przykład. Problem. Tak, driveshaft albo po prostu steering arm chyba. Mhm. Nie wiem jak to się nazywa po polsku. Jeśli to się po prostu lekko zegnie, to po prostu już można przestać ten car hand robić, bo już się nie da jeździć o tym. Na pewno się gdzieś wleka, ale po prostu w porównaniu do innych grach. Nie masz szans, już nie wygrasz, już nie uciekniesz im. To prawda, wtedy szanse są po prostu nikłe i to szczególnie, i to właściwie szczególnie jest tym e, fanfaktorem. E... Oglądaniu czegoś takiego, bo zrozumienie Bimengina to jest praktycznie parę sekund zobaczenia jakiegoś filmiku, jak się coś niszczy w tej grze. To nie trzeba rozumieć żadnej takiej głębszej mechaniki, na przykład tego, że na przykład wychodzi nowa gra i widzisz na przykład Gran Turismo sport i widzisz w nim wypadek, i to są obrysowania na pojeździe i nie masz pojęcia, czy to są faktyczne uszkodzenia tego na przykład pojazdu i to bardzo takie. Jest organoleptyczne w odbiorze dla, dla kogoś, kto nawet jeżeli nie grał, nawet nie wie jak działa Beam Engine, ale jest takim najlepszym sposobem, najlepszym sposobem do zrozumienia tej gry jest obserwowanie co się dzieje. Że to wszystko jest tak fizyczne jak tylko możliwe sprawia, że te karhanty, które mogą się właśnie skończyć praktycznie jednym kamyszkiem na desert mapie... E jest tak ekscytujące, bo wiele razy na przykład przy odcinku, przy pościgu auta EV elektrycznego, nie? No to tam miał y, chyba mój skasowany e, praktycznie cały tył, no ale tam nic nie było, bo to był samochód elektryczny i, tak, tak. i pojazd Wszystko jechał wciąż świetnie, y, przy czym. Przecież przy innych samochodach na przykład mógłby zostać zniszczony bak, y, odpaść, y, coś, co byłoby bezwzględnie potrzebne do jazdy dalszej. A tak to się wszystko opiera na prostym zrozumieniu tego, że jeżeli samochód jedzie prosto i silnik działa, to znaczy, że jedzie dalej. Dokładnie. Dokładnie. Zależy, nieważne ci, czy może Cię uderzyć meteor, jeśli Cię tak trafi w te elementy, co niepotrzebne są do jazdy, to możesz dalej jechać. I to są niektóre konfiguracje w tej grze, ciężarówek i tak dalej, co tak tyle wytrzymają, nieważne ile wjedziesz, to będą dalej jeździć. I właśnie to mam w planach, taki następny car hand, że wezmę jak najbardziej wytrzymały samochód w tej grze. A wrogom dam na przykład Miaty MX-5 im dam i zobaczymy jak to się skończy, nie? Może mm -hmm. całkowicie zmienić się, może nie będę uciekać cały czas, może jednak zacznę ich samych gonić, spychać z drogi, coś takiego. Mm -hmm. Ciekawe no jak i praktycznie to będzie. wtedy można przejść do ofensywy z ich strony, że będą tak naprawdę atakować koła, jak w rzeczywistości. Dokładnie, dokładnie, tak jak no. był też taki mod, bo w Ameryce, nie czy dalej to używają, to na przednich zderzakach montowali takie łapacze, nie? Podjeżdżają o tył, łapią koło mhm. jakąś, jakimś gumą czy czymś tam, koło się blokuje i zatrzymują auto, nie? I ktoś mhm. to zrobił jedno do jednego w BMW i to naprawdę dobrze działało, więc Ja, ja pamiętam jeszcze te pięć lat temu, jak był pierwszy mod na kolczatkę, która aktywowała jakiś w sumie stosunkowo skrypt, bo opony jeszcze wtedy były dosyć bardzo w powijakach Ojej, przed aktualizacją Zero 2 0.201, jak pamiętam. Moim zdaniem e... dalej te opony są nie porządku. Bo no, to, wiesz, był tak, taki to bug, prawda, jak się dużo... rozerwało, to nagle na całym mapie był taki czarny, nie wiem, tekstura tego. I to, mm -hmm. to co jakiś czas dalej się zdarza. Nie wiem, jakim cudem po tylu latach dalej to jest, ale to ja nie mam pojęcia o robieniu grach, więc zostawię to deweloperom. Prawda, ale to tak samo restartujesz samochód i na przykład części opony nie ma, mimo że auto jest completely fine. Racja, racja. Ale no. muszę przyznać, że deweloperzy tej gry bardzo dużo naprawiają na bieżąco, dużo dodają, właśnie to najbardziej się liczy. Gra kosztuje tylko pod znakiem tylko 20 euro, 80 zł, a mimo 90. tego ludzi 90 w Polsce. tak. Inflacja. Inflacja: 30% w tym roku. Mimo tego ludzie e, hakują. Nie, nie, nie hakują, tylko piratują tą grę. Ściągają nielegalnie i to trochę nie pomaga deweloperom. No oczywiście, że nie, im nie pomaga. A moim zdaniem oni na to zasługują. 20 euro mhm. i możesz sobie grać ile chcesz. No, wiesz, jak nowe. <grych> jak na przykład teraz Codemaster, Codemaster został wykupiony przez EA i mhm. oni na przykład kupili teraz Prawa do gry F1 2000, coś tam. Teraz mm -hmm. na pewno się nie zdziwiłbym, nie zdziwiłbym się, gdyby dodali loot box, jakieś tam DLC, co musisz trzy razy zapłacić, żeby mieć wszystko. Mm -hmm. Mimo tego, tutaj Bimedji od tylu lat non-stop update, za darmo, za darmo, za darmo. I to mi się w tej grze podoba. Deweloperzy robią za przeproszeniem, zaję robotę, zajebistą robotę robią. No. To prawda, robią naprawdę zajebistą robotę i bardzo słuchają community tego, co faktycznie chcą, żeby było dodane. W ogóle to wydaje się, jakby to wciąż byli, mimo tego, że wiem, że to nie są, ale wciąż wydaje się, że w całym marketingu i w odbiorze z takich społeczności to oni doskonale się odnajdują, że nawet jeżeli coś robi się głupie e, i popularne, czyli na przykład ostatni materac, e, to oni doskonale to wiedzą i po prostu na przykład slapstikują pod najnowszą aktualizację. E, tam zdjęcie z e, tym, że jakiś tam mastercar, ma, materac na dachu, bo on po prostu Dokładnie, stał się memem. Tak, nie? To takim memem no. był, ten, muje to najlepiej wykorzystał. Pamiętam tak, mówiąc. explainował to właśnie o co chodzi. Nikolini. Bardzo to był też, też fajny... Przez to nie był aż tak bardzo inside'owy ten żart, a stał się, wydaje, wydaje się, że się po prostu spridował dalej. Ale właściwie mi się wydaje, że te Ostatnie 3-4 lata to dla Bima są takimi tymi złotymi latami, e, pod względem tego, że faktycznie dużo osób zainteresowało się Bimem, a obecny boom na Karhanty robione tak zupełnie amatorsko, że to na przykład godzinne z takie wręcz streamy, e, nagrywania, że ktoś tam się goni e, nawzajem, które po prostu próbują naśladować Twoje filmy. E, to. Sprawiło, że mi się wydaje, że to będzie mega viralowe i obsypię ich pieniędzmi. Mam nadzieję, że y, będą miliarderami dzięki temu, bo myślę, że tacy, tacy ludzie mają specjalne miejsce w niebie. O, w niebie. No. <głos》> no muszę się zgodzić. Jednak bardzo dobrą robotę odwalają. I co do kopiowania mojego kontentu, no. Ja też nie jestem święty, Przecież na przykład mm -hmm. też e, wziąłem tę Weekly Dose, to przecież też sam tego nie wymyśliłem, albo na przykład ten Hunt też całkowicie sam nie wymyśliłem, tylko właśnie od, od jakiegoś całkowicie innego tematu na YouTubie, na przykład mm -hmm. Minecraft, po prostu to przerzuciłem na Bimidji. No oczywiście. I kto wiem, może w przyszłości, będą, no, w przyszłości będą inne trendy, może coś innego się do zrobić, może coś sam wymyślę w końcu. Zobaczymy, no. To, znaczy... prawda. No to, to tak samo no. minecraftowe yy, gierki zamieniły się w PUBG, nie? Na przykład. No, tak, no. dokładnie. To jest umiejętność znalezienia swojej własnej niszy, a no, ta nisza, którą znalazłeś była po prostu perfekcyjna. <noise> Muszę się zgodzić, że była perfekcyjna, bo do tej pory teraz jeśli chodzi o nie o BMG, tylko ten weekly dose of automotive stuff, mhm. to jak się tak pomyślę, to znaczy nie pomyślę, to był fakt. Ja się pytałam ludzi. Nikt przede mną tego jeszcze nie robił z otami, więc teraz jestem w takiej pozycji, co po prostu mogę powiedzieć: A ja byłem pierwszy z tymi otami, to robiłem, mhm. więc ludzie będą bardziej mnie bronić na przykład. Tak samo było z tym Karhantem. Najpierw ludzie, znaczy wszyscy widzieli, jak ja nagrywam tego Karhanta i tak dalej. Dwa epizody wrzuciłem. I później zaczęli mnie inni YouTuberzy tak spełnić tak. Mi, mi to nie przeszkadza, mi to naprawdę nie przeszkadza, że ktoś to robi co ja. I wtedy też czytałem komentarze po tych filmikach, i tam połowa mówiła, że to A to od Karma macie, skopiowaliście go i tak dalej. Mm -hmm. Mi to nie no. przeszkadza i ja też mówiłem, rozmawiam z tymi YouTuberami, co po prostu pod, no, niby skopiowali, a moim zdaniem nie skopiowali, bo to jest YouTube przecież. Rozmawiałem z nimi i oni powiedzieli, ja powiedziałem, że spoko, ja w ogóle nie mam problemu z tym, bo nie znają sekretu, nie znają sekretu na tym, czemu ten właśnie seria jest tak popularna. Jeśli chcecie, mogę to chętnie opowiedzieć, czemu ta seria tak dobrze działa na tym YouTubie. Po to tu jesteś. No to po to tu jestem, no. Więc e, ostatnio, znaczy nie ostatnio tak, od 3-4 lat YouTube ceni bardzo filmiki, który, które ludzie od, od początku do końca. Im więcej ludzi od początku do końca ogląnie, tym bardziej algorytm będzie ten filmik puszczać świat. Nie? O to chodzi. Więc. E, Im dłuższy filmik, im dłużej ktoś ten filmik ogląda, tym lepiej tym więcej ludzi to dostaje na głównej na przykład. Bo teraz kiedyś pamiętam, może ty, może ci wszyscy, co nas słuchają, że kiedyś na YouTubie tak było, że nie, nie chodziłeś na stronę Główną, tylko po prostu patrzyłeś na swoje subskrypcje, co kto wrzucił i później sobie to i później sobie tak wybierałeś filmik, prawda? Mhm. A teraz tak od niedawna wchodzisz na ten telefon, no to wchodzisz na Główną i tak sobie myślisz, a co mi ten YouTube dzisiaj tak przedstawi? Czyli teraz ludzie mniej... Patrzą się na subskrypcje swoje na tej, na tej aplikacji YouTube tylko bardziej wchodzą na główną stronę i sobie tam odświeżają stronę i wybierają filmiki. Nie? I tak mm -hmm. właśnie ten YouTube teraz niestety działa. Kiedyś było łatwiej, kiedyś to wystarczyło zrobić kompilację wypadków BMG, i teraz to już absolutnie nie działa. Niestety mm -hmm. dużo BMG, kanałów z BMG, niestety dużo wymiera, co tylko wypadki robią. I ja pamiętam, ja zacząłem ten kanał, mój kanał też zacząłem od właśnie wypadków. Tak robiłem wypadki Formuły 1. I to jest ta taka pierwsza seria, co mnie tak leciutko rozpoznała, co mi pomogła do tysiąca dojść z e, mhm. subskrypcji. I później pierwszy raz robiłem ten Types of Drivers. No i to, tak. Types of Drivers było mniej więcej przy 10-20 tysiącach? E, to szybko poszło. Ja to wrzuciłem, mhm. jak miałem 2000. Tak po miesiącu po wrzuceniu nagle ten filmik tak zaczynał dostawać wyświetlenie, co do tej pory nigdy nie widział. Więc tak po prostu w jeden dzień miałem tak normalnie standard tysiąc wyświetleń, 2000, tysiące, a tutaj nagle sto tysięcy. Znaczy z, z godziny na godzinę coraz bardziej w górę szło tak. 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy. Ja, ja mówię, kiedy to przestanie? A przestało dopiero przy 200 tysięcy po kilku dniach. I to hmm. było wtedy, kiedy rozpoznałem, znaczy od innego youtubera miał taki tip mi dał, że jeśli jeden filmik ci po prostu dobrze pójdzie, to zrób taki podobny, albo na ten sam temat i ci algorytm będzie po prostu ten filmik pchać. No i to się jednak sprawdziło, każdy epizod tego Types of Drivers jednak ma duże wyświetleń, ludzie, znaczy bardzo to lubili, widzowie, no i tak to wyszło. Ale nie Tom. można też zmęczyć tematu potem. Dokładnie, po pięciu epizodach, już, już przy trzecim, już przy czwartym mi się już tego nie chciało do końca robić, ale jednak jeszcze kilka pomysłów tam miałem, ale potem już naprawdę, masz rację, to nie da się za bardzo ten temat, jak to się mówi, wylizać. Mhm. I to samo z Carhuntem teraz. Nie wiem, ile to będę robić. Nie wiem, do, moim zdaniem, dopóki ja lubię to robić dopóki widzowie to chcą oglądać, to będę ten karhan robić. No ale oczywiście nie mogę teraz też to robić do, do śmierci, nie. Mhm. Z drugiej strony jest weekly dose, co po prostu nigdy się nie znudzi dla widza i dla mnie. Z mojej strony się znudzi może tylko edytowanie, ale znajdowanie takich ciekawych filmików, czy jakieś fakty, co już ja sam nigdy nie słyszałam, to zawsze będzie interesujące. Generalnie po to, że masz też community, które ci podrzuca, tak. to jest też naprawdę niesamowite. Tak. Bo Bez... ja tam wszedłem na to community, zanim jeszcze serwer został usunięty i było naprawdę. E, general but high IQ, to spędziłem <laughs> parę godzin na samym czytaniu, na przykład. No <laughs> ponieważ będzie. ludzie naprawdę wiedzą o co jest po prostu, o co chodzi, żeby. E, podtrzymywać dobrą dyskusję. Dokładnie. No czy to jest żart ten HiAQ, bo tutaj nikt na całym serwerze nie jest HiAQ, żartuje. Eee, zapomniałem co miałem powiedzieć. a propos do... community. A propos community, tak. Eee, gdyby nie ta community teraz, co się tak uformowała na tym Discordzie i tak dalej, to bym po prostu potrzebował tak z 5 godzin e, dłużej na jeden epizod Weekly Dose. Po prostu mi Pomagają, krótko powiem, pomagają mi po prostu. Interesujące filmiki znajdują, co ja nigdy nie wiedziałem, co nigdy nie... Na przykład dzisiaj mi gościu wysłał filmik, gdzie Citroen zbudował helikopter, który używa silnik wankla. Ja, ja nigdy o tym nie wiedziałem, nie? I to od razu szukam to w Google, już znajduję filmiki, albo oni mi podsyłają filmiki. Czasami własne filmiki porzucałem, niektórzy widzowie, co mają samochody. Mhm. No i to ułatwia życie. Naprawdę tak. to czasowo o wiele krócej potrzebuję teraz na epizody. Pamiętam ja na początku, jak ten film robiłem na początku, to chyba z dwa dni szukałem filmiki na czterominutowy epizod, a teraz w jeden dzień mogę znaleźć na minutowy epizod i mm. tak to wyszło. Generalnie Weekly Automotive Content bardzo mi się kojarzy też z e, taką serią e, nie pamiętam jak to się nazywało w oryginale ale to było takie jakieś issues car issues coś takiego e, że kompilacja uszkodzeń samochodów uh, które mechanical mechanical problems a, coś takiego. Coś takiego było i to coś mi się takiego. bardzo kojarzyło, ale jednak tego nie wiem. Było z 50 odcinków, i to faktycznie było tak, że jakieś tam pierwsze odcinki, to szczególnie na Facebooku, to tam zbierały miliony, i potem jakoś tam się odbijało w górę i w dół. Ale było takie zmęczenie tematu, i ktoś, kto na przykład chciał się tylko na tym opierać, no to pewnie w, w porządku i zarabia i sobie jakoś tam kręci sobie to dalej. Ale jeżeli ma się budować jeden kanał, to też no, opierać o jednej rzeczy też nie można. Dlatego to jest fajna rzecz z tym weekly dose, że w sumie na, mogę mówić o każdym temacie, jeśli chodzi o samochody i tak dalej. No, mogę mówić na przykład, nie wiem, czy to do końca jest teraz automotive stuff, ale mogę na przykład mówić o czołgach, czy, czy jakichś specjalnych samochodach. Nie, nie muszę, na przykład nie jest fokus na, na, jak ty mówiłeś, te mechanical failures i tak dalej. Mm -hmm. Mogę o wszystkim rozmawiać. To jest tak szeroki temat, jest, to mi się najbardziej podoba. Ja chyba najbardziej taką pamiętną rzeczą to był autobus, który brzmiał e, jak e, pralka wypełniona szklankami. Dokładnie, dokładnie. To, no to, to, to akurat w, mi w, na Facebooku wysłał y, ten kurde, to, to był odcinek Wars Sounding boss. Engine. A, dokładnie. I to pamiętam, że to akurat mi wysłał na Facebooku Polak? <noise> No właśnie, niektórzy mi po na Discordzie wysyłają, niektórzy mi wysyłają e-maile, chociaż to jest niebezpieczne dla mnie, bo dużo youtuberów straciło już swoje konta przez hakerów. Z drugiej strony na Facebooku mi wysyłają, mimo tego, że na Facebooku ani jednego posta nie zrobiłem do tej pory. Nawet nie wiem, czemu go mam. Twittera no. też masz zaznaczonego, ale też Twitter, Dokładnie. Nie. czy jest ja usunięty, czy go nie Otworzyłem go i nigdy nic nie użyłem i po mi go usunęli, mimo tego, że nic nie <laughs> spostowałem. I większość ludzi teraz chodzi na tego Twittera mojego i się pyta mnie, co ty tam postowałeś, że ci zmazali, a ja nic nie robiłem. No. No, ale generalnie skoro zahaczyliśmy o community, to właściwie kiedy community zacząłeś i w sumie jaka była historia, że, że znikło też przez chwilę. Dokładnie. Dzisiaj jest 13, a tydzień temu miałem 8 tysięcy ludzi na Discordzie, ten community. I nagle grałem sobie z jednym z moich adminów. Graliśmy sobie GTA. I po prostu podczas jak graliśmy GTA, to ktoś nam wszedł na voice chat, Zaczął tak spamić n-word Nie będę tego mm. mówić, nie oczywiście. I ja mu mówię, tak spadaj stąd i tak dalej, go zbanowaliśmy. i nagle ten account z, od tego admina, co z nim grałem w GTA, nagle ktoś go przejął. Przez ten account zaprosił swoje boty. Te boty zaczęły w każdy pojedynczy kanał, nawet kanały adminów, co nikt nie widzi. Tam weszły, spamowały serwer invite i. Mm -hmm. Bo w ogóle to była. Katastrofa, znaczy nie katastrofa, no. bo wiem, że to bardzo łatwo można odbudować taką community. Chodzi o to, że po prostu te boty później każdego 8 tysięcy ludzi w ciągu 10 minut zbanowali. I to. No, to nie wiedziałem, że coś takiego jest na tym Discordzie, ale jednak. Mhm. Ale to w ogóle zaskakujące, że właściwie twój serwer, który no, nie jest świeży, nie jest, nie wiem, Political View, jakiś konkretny, tylko to jest jakiś random atak, który niszczy serwery. Jak rozumiem? Też tak myślisz? właśnie to nie był, nie był to mnie. No, to nie był, to był przypadkowy atak, bo właśnie mhm. ten akont od mojego admina, to on był na jakiś serwerach. On niby tam coś złego zrobił, i oni tak weszli na jego account i sobie wybrali największy serwer. Mhm. Co on był? I tak naprawdę to było skierowane na dla... niego? Mhm. Tak. I ten haker to wszystko nagrywał. Po prostu on to nagrywał, bo chyba chciał się pochwalić swoim kolegom. Nie? Pamiętam, że to filmik tam rzucił i tam było podłożona muzyka, jak tam wszystkich banuje z mojego serwera. Nie wiem, czemu to ludzie robią, moim zdaniem, żeby się pochwalić kolegom, hakerom, mhm. ale co zrobisz? No no, ale no teraz źle. mogłeś zacząć y, od nowa z y, pozycji ofiary praktycznie, więc y, praktycznie takie pierwsze serwery zazwyczaj to y, jeszcze trzeba odsiać z tego na przykład, co y, się pojawi na serwerze z ciekawości, a potem nie jest aktywne. A teraz na pewno dołączyli ludzie, którzy widzą, że zniknąłeś, bo ja widziałem na przykład, na, do, ja dopiero potem, jak do ciebie napisałem, e, to potem zobaczyłem na głównym Discord GB Jaina, że ludzie pisali e, rip, e, e, rip, rip tak, server i tak, ja wtedy tak, tak z, naprawdę to mnie złapało za serducho, że e, wow, to naprawdę influence musiał być niesamowity, że tyle osób zaczęło na przykład pisać o tym i, i się pytać, nie, między sobą i tak dalej, i, i, to było całkiem spore wydarzenie. No rację, zauwa zauważyłem to i z drugiej strony ja ten serwer nigdy nie promowałem w filmach. Może dwa, trzy razy w filmach powiedziałem, żeby ludzie wskoczyli na niego, tak kilka miesięcy temu, ale od tego czasu w ogóle o nim nie mówiłem w filmikach, bo po prostu nie chciałem, żeby tak... Tyle ludzi przyłączało, co ich nie znam po prostu. Chciałem po prostu, żeby na początku kilka ludzi weszło, żeby ja, by, ja ich poznał, żeby się tam uformowała jakaś community, nie? I to wszystko zniknęło. Chociaż większość, co ich znam, znowu wróciła oczywiście. I teraz po prostu dzisiaj, pod dzisiejszym filmikiem na przykład zostawiłem komentarz dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że ten serwer znowu jest. I teraz w ciągu kilku dni już prawie jesteśmy na starej liczbie serwera. No. no, właśnie widziałem jeszcze wczoraj 5 tysięcy, chyba było. 5 tysięcy, tak. A pamiętam tak. <laughs> było właśnie, bo zrobiłem community post na, w poniedziałek i tam chyba tak z 5 tysięcy do tej pory weszło. <laughs> I to w ciągu, w ciągu mniej niż tygodnia to jest, to jest moc YouTube'a. I to jest, mhm. to jest piękne, powiem, o może szybko odrodzić, nie? Niestety jest mhm. dużo ludzi, co nie znam teraz. Mam nadzieję, że ogarniemy wszystkich moderatorzy, i tak dalej, bo trzeba jednak uważać. Są ci, co spamią Cycki, i wierzę, że, że, wie, że na Discordzie nie ma dużo, jest dużo dzieci po prostu, można powiedzieć. Jest mm -hmm. dużo takich 13- do 18-letnich, i to trzeba bardzo uważać. Odsiać po prostu. No to prawda, a w ogóle tak zaskoczyło mnie w ogóle sposób na, na zrzucenie praktycznie serwera, bo Discord wciąż, jako że nie jest moderowany, tylko ewentualnie może szkodzić samym użytkownikom. Znaczy, Discord nie jest moderowany jako sam cały Discord, w sobie chyba, <laughs> przynajmniej tyle z tego co wiem, bo no, różne. Formy community no to różnie różne były atakowane przez lata, no bo na przykład grupy na Facebooku wiele razy były zrzucane przez też boty wstawiające gorę i potem wielcy YouTuberzy no to odsradzali się praktycznie kilkakrotnie właśnie na takich grupach i nic im nie zapewniało tego, że będą dalej bezpieczni. I to zawsze jest zaskakujące. A właściwie to czemu wybrałeś akurat Discorda jako na miejsce na swoje community? Bo moim zdaniem na tym moment to jest na YouTubie w ogóle tak naszej generacji to jest najbardziej popularna taka platforma. Pamiętam mm. kiedyś, nie, nie byłem chętny zawsze do tego Discorda, kiedyś używało się ten TeamSpeak, takie rzeczy, nie? Ja też. A jednak Później ten Discord się spróbowało, a tu możesz zdjęcia wysyłać, to możesz gify wysyłać i tak dalej, więc o, tak się spodobała mi się ta platforma i tak pomyślałem, że od razu duż, dużo serwer zrobię, nie? I najlepsze jest to, że nie płacisz, a na Teamspeak właśnie płacisz za to wszystko. Mm -hmm. no I teraz problem to jest... To jest forum dla Gen Z. Dokładnie. Forum też dla dziwnych ludzi. Jeszcze tyle dziwnych ludzi nie widziałam, no, nawet w. <laughs> nawet w e... Nawet w pociągach, nawet w busach publicznych tam nigdy nie widziałem tyle dziwnych ludzi. Trzeba tak uważać na tej platformie, bo to jednak z całego świata się <śleski> wszystkie kultury, wszyscy ludzie się po prostu sprowadzają w jednym punkcie i to mm. trzeba uważać jednak. Naprawdę. Mieli się w ogóle też całkiem rozważać, na przykład Beam Engine ma kilka językowych swoich podsekcji poza angielską, która była or, no, oryginalnie, potem doszła rosyjska, a obecnie jeszcze jest nawet chinese. I a, właśnie, widziałem, widziałem. To, to mnie zakakuje, jak wiele hongkongersów, bo potem poznałem też jednego gościa stamtąd i sobie pisaliśmy, jak, jak duży też influence Bim jest w Chinach, no już nie mówiąc o tym, że w Rosji, no bo Rosja jest po prostu wielka i, i jest pełno ludzi. Racja, racja. Du ogółem dużo rusków, dużo ludzi z Rosji, nie będę mówić rusków, ogląda BMG, robią też, dużo twórców jest, tylko że niestety, jak mówiłem, wymierają, bo oni się fokusują w większości tylko na wypadki. Na mm -hmm. przykład mam takiego znajomego, Crash Therapy, on ma og ogółem, na ten moment ma kanał, co ma prawie 300 tysięcy abonentów i niestety mu po prostu kanał umarł. Bo po prostu nie dopasował się do nowego YouTube'a. Nie, mm. nie fokusował się po prostu na to, co jest ważne, i tak niestety kanał umarł. Ma 300 tysięcy subskrypcji i na filmik ma mniej niż 100 wyświetleń na no nowe filmiki. No Więc to jest Stracił smutne. 99% odbiorców, praktycznie. Dokładnie no to też jest. No ale no to tak jest. Jeżeli stoisz w miejscu, to tak naprawdę Cię cofasz, bo YouTube to ileś krotnie przerzucał swoje e... Swoje moce na, rozpowsze na rozpowszechnianie filmów na różne rzeczy, bo był jeszcze pamiętam, z rok temu to było tak, e, że bardzo mocno na łapkach na przykład siedział. E, I w subskrypcjach, i przyroście subskrypcji. Był czas, jeszcze niedawno, gdzie się bardzo liczyły komentarze. E, przez pewien czas na przykład Overpower to były te pole na Facebooku, czy na Facebooka, na YouTubie, czyli. E, Mm. O jest zapomniałem jaki jest polski odpowiednik Pola. <głos> <głos> e, pola. <noise> e, no to, to, to do wyboru odpowiedzi miało się przynajmniej i to wtedy było mega overpower, bo się wyświetlało one ludziom na głównej, mimo tego, że się nie subskrybowało kogoś. No, a teraz Pracujące. jest właśnie mega boom na to, żeby, że YouTube stawia na oglądanie materiałów w całości i stosunkowo długie. I on jeszcze odseparował sobie w ogóle e, krótkie filmiki, które teraz mają niedługo być shortami. I Zyskanie. shorty też mega są promowane. Ja sobie zrobiłem osobny kanał, taki prywatny i wrzuciłem filmy, które były takie lekko, edycją takich rzeczy codziennych i one tam miały 20 do 40 sekund i no, niesamowite, to jest nic, co bym co bym oglądał sam, tylko jakieś takie proste typy życiowo technologiczne zmontowane w jeden wieczór i nagrane w Cały jeden dzień. No i to się nagle wie, rozprzestrzenia, to tysiąc coś tam wyświetleń i no właściwie nie wiadomo po co. No, wiadomo, po co. Wi... Nie, inaczej nie wiadomo po co, ale wiadomo dlaczego, bo po prostu tak sobie działa algorytm. Dokładnie, i to w ogóle te wszystkie shortsy, co teraz YouTube to promuje, to z... oczywiście to jest kontra na TikTok. Oni po prostu mhm. próbują jak najwięcej ludzi zatrzymać na swojej platformie. Jest niestety teraz trend na takie krótko, krótkie takie filmiki, co krótko i do rzeczy, wiesz, bo globalnie to jest, są studia, co po prostu potwierdzają to, że ludzie, dzieci coraz krótszy mają, jak to się mówi, attention span, nie wiem, jak to jest po mhm. polsku, więc ciężej im się skoncentrować na rzeczach, które są dłuższe. Więc jest taki trend na krótkie filmiki, krótkie i do rzeczy, nie. Dlatego ten TikTok jest taki popularny i dlatego TikTok też nie poprawia tej sytuacji, bo on coraz krótsze filmiki, coraz bardziej interesujące i to niestety w dobrym kierunku nie idzie. No ale TikTok ma też yy, teraz formę nie tylko minutowych filmów, które wcześniej też nie było, ale trzyminutowe ma wprowadzić to też będzie ciekawa akurat sprawa. Właściwie ciężko powiedzieć po co, ale właściwie to. Myślałeś o tym, żeby przejść ewentualnie na platformę taką jak TikTok albo cokolwiek wrzucać? Myślałem o tym, oczywiście, tylko że po prostu czy się opłaca? Problem bo jest, jest, bo jest, jednak, jest jednak dużo pracy. Jeśli chcesz mieć sukces, jest jednak dużo pracy. A ja teraz mam coś ważniejszego, Mam ten kanał na YouTube, co na razie mnie trzyma przy życiu, nie? Bo Pracuję jednak, mam pracę na pół etat, ale mam też ten kanał. Co na razie mam duże, dużą nadzieję w moją przyszłość, że to mi pomoże jakoś inaczej się rozwinąć. A na TikTok to jest raczej to robisz tylko, żeby, jak to się mówi, dostać fame, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Więc myślałem o tym, ale jednak nie, nic dla mnie. Może mój drugi kanał dla jajsa otworzy tam TikToka, coś takiego. Ale teraz na, tym, na ten moment w ogóle tego nie mam w planach. Generalnie duży youtuberze to teraz mają na przykład po trzy kanały zazwyczaj swoje YouTube'owe, bo to jest ten mainowy kanał YouTube'a, na którym też streamuję, na przykład. Potem jest kanał z shortami, na przykład ze streamów albo ze filmów swoich. Klipsy, tak, tak. I, I tak, i tam zazwyczaj to jest coś tam, coś tam, klips. No i potem jeszcze trzeci kanał to się po prostu shorty na przykład wrzucane i to jest głowa gościa, łamane na dziewczyny, na połowie i na dole, na przykład gameplay, czy cokolwiek takiego. Coś takiego, to też... tak, tak, tak. I to też jest bardzo ciekawe, że właściwie tak jak kiedyś YouTube bardzo na przykład e, lubił kondensowane e, filmy w, znaczy kondensowane filmy na jednym kanale, że jeżeli będzie codziennie coś. Przez co na przykład narodziły się ekipy na YouTube, no, które się zaczynały od, od Jacka Pola. No to teraz jednak woli YouTube, żeby stać się lekkim Netflixem, takim, że to są półprofesjonalne materiały, które są wypuszczane i oglądane od początku do końca, i one mają na przykład między 8 a 20 minut lub więcej. I to jest taki taki YouTube chce pozostać formatem typowym, dobrym do obiadu, mi się wydaje. Dokładnie, dokładnie. I po prostu był też trend, że oni zapraszali tych Will Smithów, w, w, wiesz, jakie mhm. z Hollywooda ludzi puszowali te kanały i tak był protest. Po prostu on, każdy mówi, że ten YouTube jednak chce zostać nowym Netflixem, że tu już nie chodzi o you w YouTube, tylko o, o tych z Hollywooda, nie? Mhm. I moim zdaniem to właśnie o to chodzi, że. YouTube był tak popularny, przez to, że każdy każdy mógł sobie wziąć kamerę i zostać, coś stworzyć, nie? A ten YouTube to zaczął pchać w stronę tych, e, jak to się mówi, celebrities, po prostu i no, mhm. na szczęście tego trendu już nie ma. Ale może racja, z, z tymi ekipami to trochę mi zaczyna to Netflix przypominać. Ja patrzyłem w Brazylii, miałem ekipę, w Polsce jest ekipa, w Ameryce oczywiście, w Niemczech to jest. No, są jednak takie trendy. I w ogóle w Rosji. Na przykład widziałem też, że Mr. Beast mm -hmm. jest kopiowany w Rosji jeden do jednego jakiś jest tak? się robi. No to jest. No, jednak to jest taktyka, muszę już się przyznać. No. no prawda, ale to generalnie mi się wydaje, że taka. Yy, rosyjska... Kość tych na przykład grup, które tworzą sobie jeden do jeden. Mi się wydaje, że oni lubią na to patrzeć, ponieważ czują, że nie powinni oglądać zagranicznych twórców, skoro mają na przykład takie do, takich dobrych tutaj u siebie i oni są pchani też tak mocno do przodu. Dokładnie, dokładnie. Też tak zauważyłem, bo na przykład każdy Inny, praktycznie y, kraj, no to nawet jeżeli ktoś kopiuje, y, także to jest nawet miniaturka, sama, ta sama, i tak dalej, to coś próbuje dodać y, od siebie i próbuje jakoś zrobić y, siebie Musi na swój sposób, tak. tak. A, a nie akurat w tym przypadku. Ale y, w takim razie, skoro mówisz, że będziesz się koncentrował na YouTube i jest na swoim przyszłym kanale, jeszcze w przyszłości. To jakie masz plany na może następne materiały? Może coś zdradzisz? E, w planach, na, znaczy na główny kanał, ci teraz chodzi mm -hmm. o główny kanał, dokładnie. Tak. O to ci chodzi, tak. No. E, pomysły mi tak krótko przychodzą, zanim zacznę coś nagrywać, więc dużo pomysłów na przyszłość na razie nie mam. Oczywiście będę dalej robić ten weekly dose, bo to moim zdaniem można robić latami i to się nigdy nie znudzi. Z drugiej strony zostaje przy BeamNG, Na razie nie planuję przerzucić się na jakąś inną grę. Może coś fajnego, może będzie jakaś fajna gra. Na przykład ja mówiłem, nigdy nie mów nigdy, nie? Jak, pamiętam, mhm. że trzy miesiące temu mówiłem, że nigdy nie zrobię live streamu, a jednak mhm. zrobiłem live stream. i też mówiłem, że nigdy nie będę grać tego BMG, a jednak grałem tego bimMP i teraz głównie robię bimMP Ten mhm. multiplayer BMG oczywiście. Mhm. I no. Plany przyszłościowe zostaje przy BMG. Będę cały czas wymyślać nowe serie, jakieś tam challenge i tak dalej. Bo jednak BMG to na ten moment nie ma takiej innej gry z samochodami, co możesz. Dosłownie wszystko zrobić. Możesz mhm. samolotami latać. Nieważne, co sobie wymyślisz, coś jakoś to się da zrobić w tej grze. I dlatego zostaje na razie przy tej grze. Mhm. No ale to też w sumie jest taka wielka piaskownica, która jest naprawdę otwarta. To nie jest piaskownica typu GTA, że yy, masz. masz. Jakieś ograniczenia faktycznie do swojej postaci i tak dalej, tylko faktycznie możesz zrobić cokolwiek. Więc jeżeli się w danej konwencji coś spodoba ludziom, to niesamowicie potem wpływa na influence na przykład danego kanału, bo Bim NG Fan chyba się nazywa na przykład gość, tak, tak. i robił bardzo fajne serie realistycznych wypadków, które no dobra, to były wciąż wypadki, ale. To było na przykład tak świeże podejście w porównaniu do wszystkich poprzednich serii, które, które opierały się o to, że rozpędzamy Chariera Vivasa e, albo Civette Bolite prosto w ścianę i patrzymy jak się płaszczy. To, to, to się dobra. zaczęło robić w coś, co, e, co na niektórych nawet modach i filtrach graficznych wygląda tak dobrze, że spokojnie można pomylić z e, kamera footage z deszkiem, z Rosji, z prawdziwego. O, właśnie. No Rosja. i to jest też taki mega influencem tego, że ludzie, którzy są szczególnie kreatywni, y, mogą zrobić cokolwiek i jeżeli potem do te, do nawiążą do czegoś albo zrobią coś y, po swojemu i będzie to ekscytujące, tak jak twoje pierwsze dwa karhanty, które się tak wybiły, no to na Praktycznie rynek jest ogromny na to. Ja po obejrzeniu pierwszych dwóch karhantów Twoich, to nie sądziłem, że to jest tak świeże, tylko myślałem, że YouTube ukrywał dla mnie zawsze coś takiego. A okazało się, że to było strzałem w dziesiątkę, który potem było powtarzane, ale no żadne z taką faktyczną pompą i, i zaangażowaniem. A wiele jest tak naprawdę takich e, kanałów, które mają kanałów. E, które mają na tyle duży influence, że ludzie chcą oglądać coś takiego, ale nikt czegoś takiego nie robi. Dokładnie, dokładnie, się zgodzę tutaj. Jeden w ogóle z celów, znaczy nie, to nie jest główny cel na przykład ode mnie, ale moim zdaniem jednak pomagam w realizacji tego, że więcej ludzi po prostu tą grę znajdzie, ten BMG, bo mhm. większość to ludzi to widzi. a to BMG, to tam wypadki, ja tak słyszałam kiedyś o tym, nie? A ja jednak mam dużo widzów, co po prostu przyszło dla tego Weekly Dose, dla tych filmików co robię. Dużo tam subskrypcji z tego przyszło. Jego nie pierwszy raz widzą tę, tę grę, co, co można w tym robić, to są zafascynowani po prostu. I to po prostu jest fajnie się to widzi. Dużo się ludzie pyta: co masz za kierownicę, czym jeździsz, co to jest za gra. Oczywiście, że 50 razy to odpowiem na filmik, zawsze się będą ludzie pytać, mm -hmm. ale jednak jest fajnie widzieć, jak dużo więcej ludzi po prostu tą grę odnajduje, nie? Bo ona moim zdaniem, na więcej zasługuje. To prawda, ale to też BIM, gdyby nie to, że faktycznie trafił na multiplayer i na takiej możliwość tworzenia kontentu, która jest praktycznie nieskończona, to miał problem z tym, że to jest brzydki, jest Płaski, nie ma wielu e, takich oczekiwanych jak na grę z 2021 i wciąż w rozwoju. E, wielu efektów graficznych, które powodowałyby opad szczęki, na to nie można patrzeć przez pryzmat tak po prostu symulatora, bo to wciąż wygląda no, nieco gorzej niż Aseto Corsa, e, która i tak no, była nawet na swój czas uznawana, że no, jest e, brzydkim symulatorem. E, i ciekawi mnie to, czy to się w ogóle w przyszłości zmieni? Czy będzie taki moment, po tym jak już zostanie dopracowane wiele mechanik w samym bimie, że potem pójdą na przykład z ilomaś tam częściami pieniędzmi, żeby pójść w to, żeby to na przykład wyglądało jakoś niesamowicie? Teraz powiem ja osobiście, co myślę, zgadzam się. Nie jest ładny BIM, czyli nie jest, nie jest to najładniejsza gra, nie jest to jakiś Forza Horizon. Ale dla mnie osobiście się liczy raczej fizyka. Ja nigdy nie kupuję tak. Ja wolę grać Grec, po prostu fajnie się. Fizyka jest fajna, na przykład ego shooter jakiś, co się broń, fajnie, na przykład Arma 3. Nie czy ty grasz ego shooter. Na Gramy. przykład Arma 3 mi się bardziej podoba niż Call of Duty, nie? Mimo tego, że Call of Duty mhm. jest ładniejsze i tak dalej, to jednak ja bym sobie wolał zagrać Armę. Oczywiście, I dla mnie to też jest ważne, tylko chodzi mi o to, że BIM ma problem z przebiciem się graficznie Do mainstreamu. Do tak. no, dokładnie. Dokładnie. Jest limitacja. Moim zdaniem tego zeszedł długa droga. Jeśli w ogóle deweloperzy się zdecydują na to, bo hmm. na razie jest inny fokus u nich, to dokładnie widać. Oni chcą jak najszybciej wyrzucić ten story mode. Dlatego mm. dużo aut z lat 80., -tych, 90. -tych wyrzucają na ten moment, bo słyszałem, że w tym story mode co ma być, że to będzie tak fokus na derby, derby, wiesz, takie jak to się nazywa po polsku: Derby mode, po prostu, że mm -hmm. są sam, samochody jakieś klasy i niby muszą się nawzajem pozabijać, coś takiego, nie wiem. Mm -hmm. I dlatego dużo takich aut z tych czasów wyrzucają. I z tego właśnie z tego powodu nie ma fokusu na, na grafikę po prostu. I z drugiej strony też ludzie nie mają komputerów NASA, co po prostu, jak już teraz ledwo ledwo co działa, większość, mm -hmm. większość ludziom działa ten Engine, przez to, że ta fizyka jest tak zaawansowana, to na razie moim zdaniem nie ma miejsca na lepszą grafikę. To prawda, to będą na pewno kręcić yy, ten temat dużo później, ale no właśnie, jaka jest właściwie przyszłość Bluengina, jak myślisz, bo y, można byłoby powiedzieć, y, że dobre 6 lat temu, to pierwsze pytania takie się zaczęły rodzić. Kiedy właściwie doszło jakieś tam cztery mapy, nie licząc grid mapy, y, parę samochodów i wchodził pierwszy story mode, który był takim. Compilations of Missions, i właściwie wtedy były takie pierwsze pytania, co dalej właściwie będzie z grą, skoro ona właściwie od technicznej strony jest do dopracowania, i nikt nie wiedział, że jeszcze 5 lat później będzie w praktycznie można będzie się bawić tak samo, tylko że lepiej i bardziej dopracowanie. No, zgodzę się. Chodzi o to, moim zdaniem, teraz jak ci deweloperzy mówili, że multiplayer jest multiplayer jest niemożliwy, a jednak ktoś mu udowodnił, że jest możliwy, to mi się zdaje, że coś jednak w przyszłości będzie oficjalny multiplayer i mi się wydaje, że wtedy się ta gra odrodzi na nowo, jeśli będzie oficjalny multiplayer. Mhm. Będzie dużo możliwości, zresztą widziałeś w ostatnim update dodali, że możesz chodzić, nie? Nie tak. coś tak prostego, a tak całkowicie grę zmieniło, że możesz po mhm. prostu w tej grze chodzić. No. Więc tak. e, teraz widzę tak, Następne 5 lat będzie tak wyglądać w tym roku, albo w następnym wyjdzie w końcu ten story mode, coś już czeka od trzech lat na niego. W później tak jakieś poprawki, coś tam poprawię, może, żeby w końcu wyszło z tego early access, tej alfy czy bety, już sam nie wiem. I w przyszłości, moim zdaniem, będzie oficjalny multiplayer. Mam nadzieję, przynajmniej. Ja mam podobne odczucia. Ja myślę, że oni będą musieli przebić swój sukces na. Taki, właśnie jakiś story mode, coś co faktycznie dla powiedzmy stosunkowo osób normi które wchodzą w tę grę i na przykład klikają w scenariusze, przejdą wszystkie scenariusze i. No i nagle mają pustkę, nie, nie, nie mają co robić. Nie, nie czują zajawki jakiejś kreatywności do ustawiania dziesięciu grand marszarów yy, sobie na dachu i nie czują yy, challenge'u z tego, <laughs> Ta, tak jak ja. Yy. Ja się przyznam, że nigdy nie grałem w scenaria w tej grze. Może dwa, znaczy tak z 5-10, może spróbowałem, ale większość nigdy nie dotknąłem. Nigdy nie grałem mm -hmm. w te scenaria. Ja zawsze w free mode spanowałem samochody i się sam bawiłem. Jak. jak Pięć latek się bawiłem z samochodzikami, o można tak powiedzieć. Tak, tak, właśnie to jest taki niesamowity feeling tego, jak się miało te wszystkie Hot Wheelsy i, no. i grało się, yy, znaczy jak ktoś na przykład ode mnie starszy grał na tamten moment w Barnauta dwójkę albo Takedown. I ja no, nie byłem za mały i za głupi na to, żeby ogarnąć, co się dzieje w tej grze, więc potem wyobrażałem sobie, że takimi samochodzikami e, jeżdżę sobie jak w grze i, i niszczę sobie je między sobą i któryś tak, wygrywa. Goni, tak, tak. tak, policja goni, bo to nagle była epoka Most Wanted, a nagle teraz <laughs> mogę zrealizować to wszystko w. Programie, który idealnie liczy fizykę, i wiem, że coś takiego byłoby możliwe realnie do, do wydarzenia się. Tak. I przede wszystkim, że wszystko jest możliwe. I to tak. najbardziej w tej grze mi się podoba. Mhm. Jedyne, no tak co tak dochodzi troszeczkę do tego pimy, że jeśli chodzi o możliwości, to jest właśnie GTA 5. Jak się tak popatrzysz, Aseto Corsa, tak? Też może dużo rzeczy zrobić ale jednak jesteś limitowany na, na torze wyścigowym. Może hmm. są jakieś mapy większe, na pewno są, ale nie takie jak w BMG. Nie ma takiej możliwości. No, albo na przykład Forza, Motorsport, Horizon i tak dalej. Nie możesz tego robić, co jest w BMG. Nie hmm. ma tyle modów i tak dalej. Nie ma takiej community, co te mody robi. A propos community w BMG <noise> jest spoko, tylko nie wiem jakim cudem jest, ale jednak jest. Drama w, w community, co mody robi po prostu. Tak? Potem dużo mody różna. To i jest, i to i jest i jak. I gorszy i dramat niż, niż na polskim YouTube czasami wiesz o co chodzi. To jest. Nie wiem, jak to... to jest gra single player była w większości single player, a mimo tego ludzie jakoś znajdują sposób, żeby zrobić dramat. To jest. Ja nie wiem. Nie, nie rozumiem tego. Ciekawe, ja nigdy nie słyszałem, że był jakieś główne ja zwady wietrze. Ja no, I ale ja to... no ja tak to korzystałem z repozytory yy, i siedziałem tak to na forum Beam nowym, zanim pod, wskoczyłem na Discord yy, i zawsze mi się wydawało, że no tam mega ludzie sobie pomagali, jak widziałem w niektórych trilogach, tak, tak. bo bardzo się kiedyś zainteresowałem tym, jak y, zmieniło się z którąś aktualizacją sposób, jak kiedyś w siebie trochę bardziej wchodziły samochody i przez to klipowały się. A teraz jest to no, dużo bardziej usprawnione. Szczególnie to, że można przejechać y, oponami po innym samochodzie i wciąż nie ma z tym problemu. I wtedy jakiś był taki duży przeskok w y, typie. Y, tworzenia klatki J-beam dla pojazdu, która potem bardzo podzieliła też moderów ze względu na to, że do tej pory w jakiś inny sposób robiono, robiono to i na przykład wiele modów nie mogło działać później i no, byli moderzy, którzy na przykład poświęcili pełno czasu dla jakichś modeli samochodów swoich ulubionych i tak dalej i na przykład one nie działały i już nigdy nie będą działać i dopóki nie zostaną przepisane, to nic się z nim nie stanie więcej. Racja. Ja na przykład znam kilku modelów, i jak patrzę, ile to tego modelowania, tego JBIM, ile tego ustawiania, ja nigdy w życiu bym tego nie dał rady. Nigdy. Uczyłem się w szkole modelowania, ale to, co oni robią, to jest. Zwłaszcza są samoloty w tej grze. Ty wiesz, na pewno widzowie, widzowie, no, ci, co nas słuchałem, wiedzą o tym, że są w tej grze samoloty. I to jest na przykład taki wielki Antonow i to wszystko, wszystkie funkcje w nim i tak dalej, nie wiem, jakim cudem oni to robią, że wszystkie takie strzałki w kokpicie, wszystko działa, wszystko może zrobić i to jest... Tak. Że to wszystko jest, jest fizyczne. Niesamowite okay. też pamiętam jak były takie press conference, jakoś w 2014 roku, które cały czas na Bim na stronie chyba wiszą, i tam pokazywali, że symulują ciśnienie i że na przykład rzeczy, które latają w Bim nie są oparte o skrypty, tylko o nie powietrze czy wiatr, tylko właśnie ciśnienie w przestrzeni, które potem jest symulowane. I mi to naprawdę zryło beret na tamten moment, bo nie miałem pojęcia, że... nie miałem pojęcia w ogóle, że istnieje coś takiego jak ciśnienie i, i fizyka w samym powietrzu w beam Engine, a potem dopiero zacząłem się bawić aerodynamiką, która faktycznie jest, istnieje tak, i, spomier, i działa. Tracisz jesteś szybszy, masz mniej przyczepności, to naprawdę to i dlatego też samoloty działają. Nie mhm. jest to skrypt, jak w tylko naprawdę samoloty działają na podstawie tego ciśnienia powietrza, nie? Mhm, to jest naprawdę. zajebiste, krótko mówiąc. Dlatego bardzo mnie ciekawi, czy to wciąż będzie Beam Engine Drive, czy na przykład przemianują to na co innego. A może Beam Engine po prostu, bo na przykład w Request e, kiedyś był Next Car Game i to był żart tak właściwie, a, tak, że pamiętam, nas, pamiętam. następna gra o samochodach po prostu, a, a zmieniło się na coś innego i takie, takie przemianowanie na co innego w nazwie, no to zdarza się dosyć często, szczególnie przy tak dużych projektach. To jest dosyć interesująca teoria. Nie zdziwiłbym się, gdyby może zrobili, nie wiem, BMG Fly, coś takiego. Nie wiem, to już może przesada. Ale Właśnie, jednak. By podzielili lubię, to może, może sobie pofantazować, fantazjować. Moim zdaniem to. Czemu nie? Może zrobić. Mhm. No bo jeżeli to będzie beam Engine Drive, beam Engine Fly, osobna na przykład marka. Zresztą w ogóle była kiedyś jakieś taki gra, która w kosmo wiem, że to była gra, która się potem przemianowała na Medieval Engineers, coś takiego a, tak, było, tak, tak. no i jeszcze było Space Engineers, o właśnie, Dokładnie, i potem tak. to się rozdzieliło, że jedna była na ziemi, a drugie było w powietrzu, tylko jakiś tam konflikt zaszedł w Alfie, tego, że praktycznie dało się uruchomić mapę w Space Engineers, e, która była z, bezpośrednio z Medieval Engineers i po prostu dodanie grawitacji to było jakiś tam jeden suwak tak naprawdę w edytorze, a no było czuć, że deweloper e, chciał zarobić na tym, że mógł e, rozróżnić te gry między sobą. No i ciekawi też mnie, czy Beam Engina, czy, czy deweloperzy Beam Engina przez to w ogóle będą zainteresowani czymś takim, żeby nie zradzić społeczności, którą. My, no myślę, że kochają po prostu. No, Mendzej nowa społeczność jest to jedna z najlepszych społeczności tak ogólnie, moim zdaniem. No racja. I wracając do tego tematu, że pimęć mogłoby być czymś innym, tak sobie popatrzysz, że są jednak propsy w tej grze, że na przykład może piano czy tam jakąś ścianę z cegieł, możesz zrespić albo. Nawet drzewo, drzewo, wszystko jest i to jednak jest jakby taki symulator, re, re, jak to się mówi, symulator re, wszystkiego, co istnieje, można powiedzieć. Mm. Jednak. Tak, właściwie tak, bo, bo oni się bardzo skupili na samochodach, jakie to jeszcze to było na CryEngine, bo to jednak była część jakiegoś następnego projektu po Rigs of Rods. I no myślę, że oni rozwinęli tak go bardzo przypadkowo w tak sposób realistyczny, bo na początku nie mieli pojęcia, że właściwie te zaokrąglone klocki, które stawały się oponami, potem te opony, w, w ogóle pamiętam, że jeszcze w Bimengine, kiedyś opona razem ze stalówką. Była jednym modelem, więc w zakręcie, w Gavrilo D, D Series tak, wyginała się tak. stalówka razem z oponą. To też było zabawne. No i właśnie to całe możliwość stworzenia wszystkiego, bardzo mnie zastanawia, co oni zrobią z tym dalej, bo nigdy nie było jeszcze tak rozwiniętej pod względem całej fizyki gry, a jeżeli ma się takie podstawy, no to co dalej, bo ja, na przykład, jako deweloper Beam Engine'a, jakbym takim był, nie wiedziałbym gdzie przestać, bo ciągle byłaby możliwość do ulepszenia. Racja. Znaczy, ciągle, półki to będzie interesujące dla mm -hmm. takiej, takiego szerokiego publikum, co by jeszcze twoją grę kupowało. Tak, tak, a tutaj to niszy, prawda. nieźle trafili z samochodami. Zdecydowanie. No i właśnie to jest bardzo ciekawe, że ja na przykład kiedyś tak się przejmowałem jakoś w 2015 roku, jak zorientowałem się, że no ta gra już jednak jest 3 lata w dewelopmencie od pierwszych tam teaserów. No i to była jakaś mega nisza wciąż, że ja to znalazłem i mogłem powiedzieć kumplom, oni mówią, no nigdy o tym nie słyszałem. I tylko jedyne filmy na YouTube, które miały tak dużo wyświetleń, to było parę tam Crash Compilation, i jakieś tam po 600 tysięcy na przykład z aktualizacji dużych, że na przykład o, dochodzi samochód, jakaś mechanika. Tak, yy, tak. I to było tyle. I ja się zastanawiałem, no nie, no, no ta tak gra za chwilę umrze po prostu, przecież jeżeli oni potem mieli jakiś tam tu, tour po mm, swoim studiu i tam mówili o tym, że połowa e, ekipy to pracuje zdalnie z całego świata i tak dalej, bo chyba w Niemczech ono jest, nie wiem, czy, czy może wiesz, czy nie wiesz. Wiem, bo mi wysłali prezent. A, a propos, pochwalić. po tym można To od razu powiem. Był w zeszłym roku, pod koniec lata był konkurs, po prostu, bo jednak wyszedł ten Edytor filmików, mogłeś po prostu kamerę sobie ustawać jak chcesz, bo latająca kamera i tak, mogłeś klipy nagrywać, sceny sobie nagrywać i później z tego filmiki robić. I był konkurs na to, po prostu kto najlepszy filmik zrobi, mniej niż minuty ma być. To ja sobie pomyślałem, spróbuję jednak, bo trochę się nauczyłem na tym edytorze i <grymna> na mniej niż jednominutowy filmik potrzebowałem 3 dni, ale jednak się opłacałem, bo okazało się, że wygrałem. I wygrałem koszulkę od nich, wygrałem trzy kody BMG, co, co rozdałem po prostu na 100 tysięcy subskrypcji, po prostu rozdałem ludziom. I dyplom od CEO od BMG. I to tam pisało, to jest Niemiec. zobaczyłem ich adres, oni są w Niemczech, fajne studio mają. Oczywiście to nie tylko Niemcy, tam pracujemy, jest dużo Francuzów, tam rusek jest, pamiętam. No, więc spoko. Krótko Gratulacje. Mówię, spoko. On jest w ogóle, ten filmik poniżej minutowy, jest gdzieś dostępny? Jest dostępny. Mogę mhm. ci go później wysłać, możesz go dać, spinować tutaj pod podcastem. Możemy go podcastem. Zobaczymy. dobra. W prawym górnym rogu będzie do kliknięcia w takim teraz, razie. teraz, teraz, w tym momencie. Aha, do. tak. Nie, no nie, znaczy, jak chcesz ten, dokładnie ten moment wyszukać. Ja na pewno. Ale w ogóle... Poza tym całą Twoją twórczość oczywiście przypnę na dole też na dole też będą, moim zdaniem, najciekawsze twoje odcinki. Ja polecam zobaczyć wszystkie, bo to jest po prostu, moim zdaniem, wciągnięcie się na cały wieczór w mega thrilling, tak naprawdę, filmy, które są Chaseowe oraz Weekly Staff, który jest po prostu ciekawy. I myślę, że to właściwie tyle, bo pięknie już się nagadaliśmy ponad godzinę. Myślę, że jeżeli, jeżeli wrócimy do jakichś, może w przyszłości Beam Engine'a, czy cokolwiek innego więcej, to możliwe, że jeszcze pogadamy kiedyś w przyszłości. Zapraszam, zapraszam. na serwer w Beam MP, zawsze można wpaść, znaczy nie wszyscy, tylko oczywiście Was zapraszam. SpeedZone.pl I tak, Masz jeśli chodzi własny zapraszam. MP yy, server, tak? Tak, mam własny. Jeśli masz ponad 100 tysięcy subskrypcji na tubie, masz za darmo. Chociaż nie, teraz pamiętam, mhm. że ostatnio każdy może mieć swój własny serwer. Bo kiedyś aha, trzeba aha. było donajtować, ale teraz już chyba nie trzeba. Okej, okay. bo nie, nie miałem pojęcia w ogóle. jeszcze nie wiem dokładnie, jak BMP działa po prostu. Ja, ja też nie wiem, wiem bardzo działa. O to chodzi. Znaczy ta, ta aha, ta o, to jest musisz mieć na Discord do nich wejść, tam się zalogować mhm. na forum. I po prostu włączasz jak normalny BeamNG, wybierasz serwer, się łączysz. Niestety tak, tak. długo to trwa, jeśli są mody, ale się opłaca. No, no cóż, jeszcze na wanili będziemy grali. Poza tym... Yy... My jeszcze nie graliśmy, ale wy w tle oglądacie naszą najpewniej rozgrywkę z Beam Engine'a, którą sobie nagramy za jakiś czas i możecie zobaczyć, że to jest całkiem kompetytywny tak naprawdę symulator prowadzenia pojazdów, bo cały czas mówiliśmy właściwie o tym, że co się da robić, czego nie da się robić i tak dalej, a tak naprawdę to jest gra o niesamowitej potencjale pod Sim Racing przyszły. I myślę, że jeżeli jeszcze nie kupiliście Beam Engine'a, po prostu patrzycie na niego z jakimś zapałem, to myślę, że to jest najlepszy czas, bo z tego co przynajmniej wiem, no obecna cena nie, nie będzie ciągnięta w nieskończoność, bo jednak to będzie gra za pełną cenę ostatecznie. Dokładnie. Od razu zapraszam na BimMP, MP. Na ich Discord trzeba wejść i własny serwis zrobić, jest za darmo z kolegami co pograć, jak, mhm. jak najmniej modów rzucać na serwer, bo inaczej będzie się ładować godzinami. No, ale poza tym jest bardzo dobrze ogarnięte wszystko. Mhm. W ogóle Możesz dodać na jeszcze jest. jaki masz procesor, żeby ogarnąć to co się dzieje na serwerze, na twoich filmikach, bo to jest wow. <laughs> eee, już miałem powiedzieć i9, ja to zawsze mylę. Ryzen 9 3900 coś tam X. Sam dokładnie, dokładnie nie wiem, to się mylę. Nie dokładnie. jestem specem od komputerów. Ale multi jest niesamowite obciążająca. Jeśli chcecie, BeamNG to najlepszy RAM i jak, najwięcej, e, jak najlepszy procesor. Grafi karta graficzna oczywiście się przyda, ale nie jest aż tak ważna jak RAM. Minimum 12, 16 i oczywiście dobry procesor. Dokładnie. To jest właśnie niesamowite, jak bardzo właściwie to jest wbiegający w przyszłość projekt, że dopiero za parę lat to będzie w porządku zoptymalizowana gra się wydawała, bo na tamten moment to już będą komputery o wiele mocniejsze. Dokładnie, dokładnie. No właśnie. Dobrze, w takim razie, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Tak, pamiętam, że z pięć minut temu mówiłeś, żeby wrzucać, znaczy żeby i na moje filmiki. Mm. Proszę wszystko oglądać poza Types of Drivers numer 1. A najpopularniejszy filmik, z którego w ogóle nie jestem dumny. Ale poza tym spoko było rozmawiać i dziękuję za zaproszenie ten podcast. I mam nadzieję, że za niedługo pogramy. I jednak. Dokładnie. I jeszcze się usłyszymy. W takim razie dziękuję Tobie bardzo, Mighty. Do zobaczenia następnym razem, no i dziękuję Wam słuchacze, do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki, cześć. Cześć.